W opracowaniu mamy dokumentację na przebudowę ulicy Piaskowej w Sieniszowie Małopolskim, etap pierwszy na odcinku około 500 metrów. Mówimy teraz o dokumentacjach, które są niezbędne do tego, żeby aplikować jakiekolwiek środki. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą budowa ulicy Świętego Antoniego w Sieniszowie Małopolskim. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą przebudowa mostu w ciągu ulicy Szkolnej w Sieniszowie Małopolskim, jest to osiedle Borek Wielki. Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pod nazwą przebudowa ulicy Wschodniej na osiedlu Borek w Sieniszowie Małopolskim. Zrealizowana została dokumentacja na ulicę Działkową, o co mieszkańcy od lat zabiegają, więc będziemy starać się również tą drogę uwzględnić przy składaniu wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych. Do 26 sierpnia, drodzy Państwo, mogliśmy składać wnioski na kolejny nabór w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. I tutaj złożyliśmy program funkcjonalny użytkowy, wniosek na budowę takiej też bardzo ważnej inwestycji drogowej w Sieniszowie Małopolskim, która odciąży ruch w centrum miasta. Mam nadzieję, chociaż ona jest bardzo droga, bo warunki geologiczne są bardzo ciężkie. To jest rozbudowa ulicy Konopnickiej i Armii Krajowej, czyli tak zwana budowa ulicy 1KZ. Ja może ją pokażę, i tutaj nie ma na mapie, pewnie tak do końca nie jest rysowana. Ale to jest ta ulica. Obok placu targowego, tutaj macie Państwo takie ścięcie na placu targowym, to też niektórzy pytają, dlaczego to ścięcie jest urodzenia. Więc ta ulica będzie przebiegać w ten sposób. Ona jest tutaj zaznaczona takim, jak Państwo podejdziecie bliżej, to będzie łatwiej widzieć. Ona będzie biegnąć tutaj obok tych budynków, przez ten tymczasowy plac targowy. I będzie wychodziła na wprost do rzeka, czyli Alei Tysiąclecia. Jest to tak zwana obwodnica północna Sieniszowa Małopolska. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, jadąc od Witkowic, z Robczyc, wjeżdżać do centrum miasta, wyjechać na ulicę Jana Pawła II, czy ulicę Piłsudskiego, to po prostu tą obwodnicą północną będzie mógł sobie spokojnie przejechać. Jest to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia komunikacyjnego dla wszystkich poruszających się po Sieniszowie Małopolskim, nie tylko mieszkańców, a tych wszystkich, którzy do Sieniszowa Małopolskiego czy przyjeżdżają czasowo, czy przyjeżdżają do pracy, czy w jakimś innym celu. Niestety, jak mówiłem, jest to inwestycja droga, dlatego też bez tego dofinansowania byłaby ona pewnie niemożliwa do realizacji z naszego budżetu, bo koszty kwalifikowane tego zadania to jest 14 721 081 zł. Całkowita szacunkowa wartość zadania to ponad 16, prawie 17 milionów złotych. Więc liczymy tutaj też na dofinansowanie w wysokości co najmniej 70% i realizację oczywiście w cyklu kilkuletnim. Najpierw dokumentacja, bo to jest w systemie PEP-u, czyli mamy w tej chwili program funkcjonalny użytkowy w systemie projektu budu i będziemy ogłaszać przetarg, jeżeli takie dofinansowanie uda nam się z Funduszu Dróg Samorządowych na tą inwestycję długo czekającą, bo te grunty są od dawna wykupione, chyba w latach 90. To jeszcze była koncepcja burmistrza Wiesława Olesia.
kwestie, których nie powiedziałem podczas tego briefingu prasowego, to proszę bardzo. Proszę o zadawanie pytań. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie chciałbym przekazać tę informację, prosić Was, drodzy Państwo, o jak najszersze rozpoznawanie, że w najbliższą niedzielę to też będzie historyczny dzień dla miasta i gminy Sędziszów Małopolskich, bowiem Podkarpacka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej będzie miała tutaj w budynku sędziszowskim swoją przysięgę. Pewno nigdy w historii naszego miasta takiej przysięgi wojskowej nie było, z taką prawdziwą wojskową oprawą. Msza święta o godzinie 12 w kościele parnym, później przemarsz pododdziałów składających przysięgę i pododdziałów towarzyszących. 106 żołnierzy ma składać przysięgę właśnie na sędziszowskim rynku. O godzinie 13.30 pierwszy meldunek składany dowódcy Podkarpackiej Brygady Pułkownikowej w Słocie. Więc zapraszamy wszystkich Państwa, zapraszamy do tego niecodziennego wydarzenia wojskowego związanego z tą przysięgą na sędziszowski rynek w niedzielę. Przypominam, godzina 12, msza święta, godzina 13.30, sama przysięga. Oczywiście wiąże się to z pewnymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Tu też Pani Ania przekaże Państwu informację, jeżeli Państwo moglibyście ją zamieścić na swoich portalach, czy na swoich stronach, czy jakby chociaż tu w reporterze, że będą utrudnienia w ruchu drogowym. Będzie zamknięty cały rynek od godziny 6 rano, a tak najprawdopodobniej już od godzin późnonocnych. Nie będzie tutaj można wjeżdżać samochodami. Również będzie zamknięta ulica, część ulicy Gancarskiej i ulica Szeroka. Więc, drodzy Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na tą przysięgę, na to wielkie wydarzenie wojskowe w Sędziszowie Małopolskim w najbliższą niedzielę o godzinie 12.00, msza święta, 13.30, tuż za sędziszowskim ratuszem. Zresztą będzie dwie defilady, więc będzie naprawdę wiele atrakcji, szczególnie na nie tylko chłopców, dla pań też. Dla panów też, bo też są panie, które służą w wojsku. Nie tylko w tej chwili, no, a oglądających panie, ale i panów również. Więc serdecznie dziękuję, jeżeli nie ma więcej pytań, za dzisiejsze nasze wspólne spotkanie. Oczywiście zapraszam na krótki briefing prasowy za tydzień, gdzie będziemy mówić o inwestycjach powiatowych na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolskich z udzielem pani wicestarosty Bernadety Wyszczyk. Dziękuję za uwagę.